Dzisiejsze kazanie może wydać się Wam troszeczkę nietypowe. Będzie ono takim podsumowaniem moich przemyśleń. W tym roku obchodziłem 20. rocznicę urodzin, tych prawdziwych urodzin. Od mojego chrztu na kampie w Zatonie w 98 roku. I tak zastanawiałem się, co od tego czasu się zmieniło. A ponieważ uważałem od zawsze, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, chciałem się z Wami podzielić pewnymi spostrzeżeniami, pewnymi obszarami, które mogą prowadzić w naszym życiu chrześcijańskim do sytuacji niebezpiecznych. Do sytuacji, w których cały nasz chrześcijański byt będzie zagrożony. O tym już za chwilę. Natomiast ktoś kiedyś powiedział, że dobre kazanie zaczyna się od historii, więc ja również mam dla Was historię. Historia podobno jest prawdziwa. Przeczytałem ją w jednej z książek, którą czytałem. Książka była pod tytułem Jutro zaczyna się dzisiaj. Pewnie większość z Was gdzieś kiedyś widziała przynajmniej tytuł lub okładkę. Historia zaczyna się w momencie, kiedy Jim, mały chłopiec ze szkoły podstawowej, miał wakacje. Ale był już na tyle duży, że postanowił coś sobie dorobić. Mieszkał w niedużej miejscowości, ale postanowił, że będzie strzygł trawniki i zarobi tam na jakieś swoje bardzo podstawowe potrzeby. Rodzice wahali się, czy pozwolić mu na to. Pomijając już kwestię jakiegoś bezpieczeństwa, stwierdzili, że konkurencja na miejscu w tej kwestii jest bardzo duża, dlatego że to jest pewnego rodzaju zwyczajem, że młodzi chłopcy jako pierwszą swoją pracę zawsze idą strzyc trawniki. A że w tym roczniku było dużo chłopców, którzy chcieli zarobić w ten sposób, no to konkurencja była duża. Co za tym idzie, klienci korzystali chętnie, dlatego że konkurencja duża, znaczy niższe ceny. Ale rodzice naradzili się ze sobą, stwierdzili, pozwolimy mu, niech on spróbuje. A jeśli doświadczy czegoś negatywnego, to też się coś nauczy. Ale czeka ich niespodzianka. Tak jak większość tych chłopców nie mogła znaleźć zatrudnienia, tak Jim kosił połowę trawników w całej okolicy. I codziennie przychodził do rodziców i opowiadał, że znowu kosił taki trawnik, że to mu się przytrafiło, tamto, to było takie ciekawe. Rodzice nie mogli się dowiedzieć, skąd takie zaangażowanie u ich syna, skąd tyle ofert dla niego, kiedy jest taka duża konkurencja, a wiedzieli, że on cen wcale nie dyktuje najniższy. W końcu zapytali go o to przy kolacji. Syn wyjrzał przez okno, powiedział, widzicie ten trawnik za oknem? To nie jest dobry trawnik dla mnie do koszenia. Trawa jest duża, ale po drugiej stronie trawnik jest znacznie lepszy. Dlaczego? Dlatego, że nasz sąsiad zrobił już połowę roboty, ale właśnie wszedł do domu, żeby odpocząć. I to jest moja szansa, dlatego, że on już nie będzie chciał wrócić do tego trawnika. I wiecie, troszeczkę tak samo jest z naszym życiem chrześcijańskim. Czasami przychodzi pewien moment w życiu chrześcijańskim, że człowiek mówi, ja już zrobiłem dość, ja teraz chcę sobie troszeczkę odpocząć. I to jest ten moment, który zaczyna się trudny. Zaczyna się robić ciężko i pod górkę. Chciałem podzielić się z Wami właśnie kilkoma takimi niebezpiecznymi momentami, które mogą spowodować, że gdzieś nasze życie zatrzyma się. Ale chciałbym, żebyśmy na początek jeszcze raz skłonili głowę i poprosili Boga o prowadzenie. Ojcze nasz, dziękujemy, że mogliśmy przyjść do Twojego domu. Dziękujemy, że jesteś tutaj i że będziesz do nas mówił. Bądź z nami, Panie. Pomóż nam zrozumieć wszystko, co będzie powiedziane. Jeśli nam to grozi, usunąć to z naszego życia. Prosimy o to w drogim imieniu Jezusa. Amen. Pierwsza pułapka, którą zauważyłem. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową.
wybaczcie, jestem zwolennikiem historii biblijnych i opierania wszystkiego na przykładach, dlatego będzie dzisiaj trochę tekstów, które będziemy chcieli przeczytać. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 5 rozdział i czytajmy wiersze od 21 do 24. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Wydaje się piękna laurka dla człowieka, który chodził z Bogiem, został zabrany żywcem do nieba. Ale popatrzmy troszeczkę dalej. 6 rozdział, wiersz 9. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. I teraz popatrzcie na to z punktu widzenia takiego. Obaj są opisani jako ci, którzy chodzili z Bogiem. Ale jak drastycznie różne są ich historie. Jeden przeżył 365 lat i został zabrany żywcem do nieba. I koniec. Koniec historii grzechu dla niego, koniec cierpienia, smutku, wysiłku, koniec styczności z grzechem, którego tak nienawidził. Koniec. A co z Noem? Noe w wieku 365 lat nawet nie doczekał się jeszcze obiecanego, nie doczekał się dziecka. Żył ze świadomością tego, że potop, który przyjdzie za jakiś czas, może być końcem jego życia. I nie wiadomo, co potem. Co więcej, Noe był tym, który w końcu, kiedy ten potop już przeszedł, musiał oglądać tą zniszczoną ziemię. Musiał patrzeć na demoralizację swoich synów, czy przynajmniej jednego. Zaczęły się zupełnie zmiany klimatyczne. Sok winogronowy zaczął się psuć, czego Noe doświadczył w bardzo nieprzyjemny sposób. I przeżył w ten sposób po potopie jeszcze 350 lat, więc prawie tyle, ile całe życie Henocha. I tutaj nasuwa się pytanie, czy to było sprawiedliwe, że Bóg w tak różny sposób potraktował tak podobnych ludzi? Czy ludzi z tak podobnym podejściem do Niego? Nie chcę angażować się teraz w dyskusję, czy faktycznie było to sprawiedliwe, czy nie, ale to jest bardzo, bardzo obszar, na którym bardzo łatwo możemy gdzieś się zacząć poślizgiwać. Dlatego, że jeśli dojdziemy, że Bóg potraktował mnie mniej sprawiedliwie, mniej dobrze niż mojego brata ze zboru, moją siostrę, czy może kogoś tam, kto żyje gdzie indziej, zaczynamy w ten sposób kwestionować Bożą sprawiedliwość, Bożą wszechwiedzę. I może samo w sobie takie stwierdzenie nie jest jeszcze tak groźne, ale może prowadzić do bardzo, bardzo groźnych dla chrześcijańskiego życia wniosków. Ile razy zdarzyło się wam popatrzeć na brata i siostrę? Nie w kontekście tego, że brat czy siostra, powiedzmy, są mniej uduchowieni niż ja, bo to jest kwestia oczywista, że nie powinniśmy porównywać swojego poziomu uduchowienia z innymi. I o tym nawet nie chcę tutaj mówić, dlatego że myślę, że to jest jasne. Natomiast ile razy pomyśleliście, no dobrze, ale ja nie jestem mniej uduchowiony niż mój brat. Dlaczego jemu Bóg błogosławi do takiego stopnia, że ma to? Jego dzieci są tak dobrze wychowane, tak blisko Boga się trzymają. A ja nie zarabiam dużo. Mieszkam w niefajnej dzielnicy. Moje dziecko ostatnio trafiło do więzienia. Za co, Panie Boże? Skoro przecież nie jestem złym człowiekiem. Druga księga Kronik, 24 rozdział.
czytamy kolejną bardzo smutną historię. Historię człowieka, który patrzył na ludzi zamiast na Boga. Czytajmy 24 rozdział 2 Księgi Kronik od wiersza 1. Joasz miał 7 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 40 lat w Jeruzalemie. Matka jego miała na imię Sibia, a pochodziła z Berszeby. Zatrzymajmy się na moment. Krótkie wprowadzenie. Myślę, że tego króla kojarzą wszyscy, łącznie z najmłodszymi. To jest ten sam, który został ukryty jako najmłodszy z braci, później w wieku 7 lat objął tron, a później słynna historia z Biblii dla dzieci, gdzie była skrzynia przed świątynią i ludzie tam pieniążki wrzucali, żeby tą świątynię odnowić. To jest właśnie ten król. Czytajmy wiersz 2. A Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe życie. Właśnie, w tym miejscu wypadałoby się zatrzymać, prawda? Zwykle, kiedy patrzymy na opisy królów, takie, zawsze widzimy takie krótkie podsumowanie. W pierwszym wierszu, czy w drugim wierszu opisującym panowanie danego króla widzimy, czytamy, że ten król był sprawiedliwy przez całe swoje życie, a ten przez całe życie swoje czynił zło, a ten był jeszcze gorszy niż wszyscy jego poprzednicy, to zwłaszcza odnośnie królów izraelskich, niejudzkich. Natomiast tutaj jest pewien ewenement, bo czytamy, że czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe życie kapłana Jehojady. Co z tego wynika? Że kapłan opłacał nie było. Tak, oczywiście. Ale wynika z tego, że król Joasz był człowiekiem słabym, który tak naprawdę trzymał się nie własnego zdania, nie własnego kontaktu z Bogiem, trzymał się jakiegoś tam swojego, powiedzielibyśmy, duchowego lidera. Czytajmy jeszcze od wiersza 17. Po śmierci Jehojady przyszli książęta judzcy i oddali pokłon królowi, a król ich wysłuchał. Porzucili oni świątynię Pana Boga swoich ojców, a służyli Aszerom i Bałwanom. To też gniew Boży spadł na Judę i na Jeruzalem za to ich przewinienie. Pan wysyłał do nich proroków, aby nawracali ich do Pana. Ci napominali ich, lecz oni nie słuchali. Wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jehojady. Wystąpił on przed ludem i rzekł do nich: tak mówi Bóg, dlaczego przekraczacie przykazania Pana tak, iż nie macie powodzenia? Dlatego, że wy opuściliście Pana, więc On was opuścił. Wtedy sprzysięgli się przeciwko Niemu i na rozkaz króla ukamienowali Go na dziedzińcu świątyni Pańskiej. Ta historia jest dla mnie bardzo wielkim ostrzeżeniem przed patrzeniem na człowieka. Wiecie, słyszałem ludzi, którzy mówili: a ja odchodzę z kościoła. Ale dlaczego odchodzisz z kościoła? A bo w zarządzie kościoła dzieje się tak, mi się to nie podoba, albo tutaj to mi się nie spodobało w organizacji tego zjazdu, a w ogóle nasz zbór to są tacy ludzie, że tylko się uśmiechają, a za plecami mnie obgadują. Nie wnikając w polemikę z takimi argumentami, dlatego że zdarza się, że te argumenty bywają przynajmniej częściowo prawdziwe. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Że kiedy mamy wizję człowieka, który jest naszym jakimś takim duchowym przywódcą i w pewnym momencie dostrzeżemy jakieś jego wady, bardzo łatwo jest zniechęcić się, powiedzieć: to taki kościół, gdzie przywódcy duchowi są tacy, to ja nie chcę być w takim kościele. I najczęściej kończy się to odejściem nie tylko od kościoła, ale i od Boga i od wszystkich zasad, które są przekazywane. Duchowi liderzy w kościele są potrzebni, ale tak długo jak opieramy się na nich bardziej niż na tym, co jest w Słowie Bożym i na naszym własnym kontakcie z Jezusem, tak długo jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. O tym może wspomnę tylko pokrótce. Mojżesz. Czy wiedział, czego Bóg od niego oczekuje? Wiedział. Bardzo dobrze wiedział. Ale nie chciał czekać. Powiedział: Panie Boże, Ty mi postawiłeś główny cel, ja to zrobię. Dam radę, poradzę sobie. Przygotowałeś mnie do tego, wysłałeś mnie do najlepszych szkół militarnych. Będzie dobrze, poradzimy sobie. Ellen White napisała w taki sposób: zabijając Egipcjanina, Mojżesz popełnił ten sam błąd,
jakiego tak często dopuszczali się jego ojcowie, biorąc w swe ręce sprawy, które Bóg obiecał załatwić. Nie było wolą Bożą, by lud wyswobodzić dzięki walce, tak jak myślał Mojżesz, ale chciał go wyzwolić przez swą potężną moc, aby chwała była przypisana tylko jemu. Wiecie, zetknąłem się z podejściem, gdzie pewni ludzie konkurowali ze sobą w kontekście tego, jaką by tu ewangelizację przeprowadzić. I na zebraniach zborowych były dyskusje, no nie zapraszajmy tamtych, nie, zaprośmy tych, bo oni zrobią to lepiej. I wytwarza się w ogóle jakaś taka niezdrowa konkurencja, mówiąc, my wiemy jak to zrobić, zróbmy to po naszemu, bo inaczej będzie źle. Mojżesz potrzebował po takim podejściu 40 lat odwyku. 40 lat nauki, że nie moja, ale Twoja wola Boże, niech się dzieje. Kolejny prosty przykład, bardzo znany, którego nie chciałbym rozwijać. Pamiętacie Eliasza po zwycięstwie na Górze Karmel? Kiedy ucieka, zmęczony, wystraszony, zniechęcony i samotny? To również nam grozi. Ale w zasadzie wiecie co? Jest to na tyle proste, jest to na tyle prosty temat, że tego nie chciałbym rozwijać. Skupmy się na rzeczach, które są troszeczkę mniej oczywiste. Popatrzmy na króla Salomona. Co się stało, że z tego wielkiego męża wiary, który nade wszystko chciał posiąść mądrość, zmienił się w człowieka, który zrobił tak straszne głupoty? Analizując jego życie, możemy dojść do jednego wniosku. Salomonowi było zbyt wygodnie. To jest zresztą to samo, na czym upadł jego ojciec. Kiedy czytamy o grzechu Dawida z Batszebą, zaczyna się to od tego, że Dawid zamiast być na wojnie razem ze swoim wojskiem, był w pałacu Ba. Czytamy tam bardzo ciekawe słowa mówiące, że pod wieczór wstał z łoża. Czyli cały dzień wylegiwał się i nic nie robił. A potem wstał i zachciał mu się rozrywki. I wiecie, tak patrząc na swoje życie, myślę, że to jest chyba jedna z dwóch rzeczy, które najbardziej nam grożą. Postawiłbym dość śmiałą tezę, że łatwiej jest zginąć dla Boga, podjąć jedną wielką, potężną decyzję, niż codziennie staczać setki małych bitew, setki wyborów, które podejmiemy albo dla Boga, albo przeciw Bogu. Dojeżdżam do swojej pracy pociągiem i wiecie, codziennie rano mam pokusę. Albo poczytać coś ciekawego w internecie, co się dzieje dookoła, albo spędzić jeszcze ten dodatkowy czas, który mam, na studiowaniu Biblii i na modlitwie. Wiecie, pewne rzeczy nie są złe same w sobie, ale stają się złe w momencie, kiedy zaczynają nas oddzielać od Boga, kiedy zabierają nam czas, który moglibyśmy poświęcić na kontakt z Bogiem. I właśnie często, kiedy szatan nie może nas złamać w wielkich sprawach, w wielkich decyzjach, to zabiera nam czas. Zabiera nam czas i daje nam rzeczy, które tak nas zajmują, że dla Boga nie mamy już czasu. Kolejny temat. Druga Księga Kronik, rozdziały 14 do 16. Tu uprzedzam, przykład będzie bardzo, bardzo drastyczny. Chyba nie ma, czy nawet może ja nie znalazłem w Biblii drugiego przykładu tak radykalnego odejścia od Boga. Żeby człowiek z takiej wyżyny mógł upaść tak nisko. Król Asa, czyli prawnuk króla Salomona. Po panowaniu Salomona, gdzie po całym Izraelu rozprzestrzeniło się bałwochwalstwo, po panowaniu syna Salomona, który był królem złym, który bałwochwalstwo będące ustanowione przez Jerobama chciał zwalczać bałwochwalstwem ustanowionym w Judzie.
po panowaniu króla Abiasza, który teoretycznie był dobrym królem, ale w praktyce był królem bez wpływu, przychodzi Asa. Asa, który był wielkim królem reformatorem, który, jak czytamy, usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach. To jest drugi wiersz 14 rozdziału. Potrzaskał słupy i powycinał święte gaje. I nakazał Judejczykom, aby szukali Pana, Boga swoich ojców. Wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Czytajmy dalej może od wiersza 8. Przeciwko nim wyruszył Zerach Kuszyta z wojskiem liczącym 1 000 000 żołnierzy i 300 wozów wojennych. Niewyobrażalna na tamte czasy armia. Asa wyruszył przeciwko niemu, wcześniej czytaliśmy, że on miał 300 tysięcy z Judy i 280 tysięcy z Benjamina, więc lekko licząc miał troszeczkę ponad połowę tej armii. Asa wyruszył przeciwko niemu i stanęli w szyku bojowym w dolinie Sefata w pobliżu Mareszy. Wtedy Asa wołał tak do Pana, Boga swego. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, który by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Boże, Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. Pan pobił tedy Kuszytów wobec Asy i wobec Judejczyków i Kuszyci zaczęli uciekać. Ale Asa i lud zbrojny, który był z nim, puścili się za nimi w pogoń, aż do Gerar i padło z Kuszytów tylu, że nikt nie pozostał przy życiu. Widzicie tego męża wiary? Samą modlitwą zwyciężył tak potężną armię. Po takim zwycięstwie wydawałoby się, że nie ma dla niego nic niemożliwego. Zwłaszcza, że potem czytamy o dalszych jego reformach do tego stopnia, że swoją babkę czy matkę, w zależności księga Kroniki Królewska dość troszeczkę inaczej to podaje, w każdym razie pozbawił tą osobę godności królowej matki za postawienie posągu Aszery. I co się wtedy stało? Król izraelski w sojuszu z królem aramejskim wyruszyli przeciwko Judzie. Ich armia była nieporównanie mniejsza niż armia, o której przed chwilą czytaliśmy. I co robi Asa? 16 rozdział, wiersz 2. Wtedy Asa kazał wynieść srebro i złoto ze skarbców świątyni pańskiej i pałacu królewskiego i wysłał je do Ben-Hadada, króla aramejskiego, mieszkającego w Damaszku, z takim poselstwem. Istnieje przymierze między mną a tobą, między twoim ojcem a moim ojcem. Oto ja przysyłam ci złoto i srebro, a ty zerwij swoje przymierze z Baszą, królem judzkim, aby odstąpił ode mnie. Postanowił działać na własną rękę. I wydawałoby się, że to jeszcze nie jest taki problem. Każdy z nas miewa takie momenty, że zrobi coś nie tak. Ale co się stało potem? Rozdział 16, wiersz 7. W tym czasie przybył do Asy króla judzkiego jasnowic Hanani i rzekł do niego, ponieważ oparłeś się na króla aramejskim, a nie oparłeś się na Panu Bogu swoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. Przepraszam. Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców? A jednak, ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w Twoją rękę, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy są szczerym sercem przy Nim. Lecz w tym postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągłe moje. Przyszło napomnienie mniej surowe niż do króla Dawida, gdyż do króla Dawida Bóg powiedział, że jest winien śmierci, a tutaj zaledwie poselstwo było, że skoro tak zrobiłeś, to odtąd do końca Twojego panowania będą wojny. Ale czytajmy dalej. Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt. I wiersz 12. W 39 roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała, lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. Złamany tytan. Człowiek, który pokonał modlitwą milionową armię, został pokonany przez własną złość. Asa tutaj, jak małe dziecko, powiedział: ja Ci, Panie Boże, służę, a Ty wysyłasz mi proroka, który mi mówi, że zrobiłem źle? No to zobaczymy. To już dotąd cały czas będę robił po swojemu. Tak się starałem, a Ty mi mówisz, że zrobiłem źle?
To ja już z tobą nie chcę mieć nic wspólnego. Zastanawiałem się, skąd w ogóle coś takiego mogło mu przyjść do głowy. Skąd u takiego człowieka taka nagła zmiana. Wiecie, być może król Asa w pewnym momencie swojego życia uznał, że jest już wystarczająco dobry. Że on już doszedł do pewnego poziomu i teraz on już jest mocny i on jest tym wzorem już dla innych. Wiecie, to jest problem bardzo powszechny. Podzielę się może z wami takim przykładem z mojej pracy. Pracuję jako programista. Jednym ze sposobów wytwarzania oprogramowania jest takie podejście mówiące o tym, że kiedy masz do zrobienia jakiś bardzo duży produkt, postaraj się zrobić jakąś najmniejszą część, która w jakiś sposób jest już użyteczna dla klienta. I wtedy mu ją już możesz udostępnić. Oczywiście z zaznaczeniem, że jest to tylko i wyłącznie bardzo mały wycinek tego, co ma być zrobione na koniec. I tak długo, jak klient rozumie to podejście, to jest wszystko dobrze. Ale wiecie, co się stanie, jeśli klient, który zamówił program, którego tworzenie miało trwać 2 lata, po roku stwierdzi, że w zasadzie to, co mam, to mi już wystarczy? Przy pierwszym problemie to wszystko się przewróci. Dlatego, że najpierw będzie zrobione coś, co jest funkcjonalne, ale na przykład nie będzie zabezpieczone przed błędami, czy przed pewnymi dość niespodziewanymi sytuacjami, czy ruchami użytkownika tego programu. Przy pierwszym możliwym problemie to wszystko się przewróci. I tak jest z życiem chrześcijańskim. Jeśli człowiek uzna w pewnym momencie, że jest wystarczająco dobry, to w pewnym momencie, przy pierwszym nadarzającym się większym problemie, jego życie chrześcijańskie runie w gruzach. Ponieważ zaczął opierać się na tym, co on uważa, a nie na tym, co mówi mu Bóg. Jeszcze jedna historia z Biblii, która moim zdaniem bardzo dobrze to pokazuje. 12 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. A może nawet czytajmy od wiersza 27 rozdziału 11. Oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej w Ur Chaldejskim. Abraham i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że jest to wspaniała historia mówiąca o tym, jak Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego. Może mały rys historyczny jest tutaj przydatny. Ur Chaldejskie było miastem Królestwa Starobabilońskiego. To czyni Abrahama pierwszą osobą powołaną do wyjścia z Babilonu. Coś odnośnie poselstwa drugiego anioła, nieważne. Abraham wychodzi z Ur Chaldejskiego, które było ważnym miastem Królestwa Starobabilońskiego, aczkolwiek nie było wielkim centrum kultu. Ur znajdowało się dość niedaleko samego Babilonu, który to Babilon był centrum kultu Boga Słońca, nazywanego Marduk. Możemy to imię nawet znaleźć w proroctwach Izajasza i Jeremiasza. I teraz tak. Abraham mieszkał w miejscu, które nie było miejscem kultu, było miejscem złym. Zdecydowanie było miejscem złym i zepsutym, ale nie było miejscem aż tak złym jak na przykład Babilon. Ale on, idąc za głosem powołania Boga, wychodzi z tego Ur Chaldejskiego.
jest napisane, wyszedł z Uru Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Nie mam dzisiaj projektora, żeby wam to pokazać, ale spróbujcie sobie wyobrazić. Mniej więcej w tym miejscu jest Ur Chaldejski. Mniej więcej w tym miejscu jest Kanaan. Haran leży tutaj. Wyobraźcie sobie, że między nimi mniej więcej taki trójkąt równoboczny można by narysować. I teraz, dlaczego Abraham nie poszedł prosto z Ur do Kanaanu? Można by go wytłumaczyć. Pomiędzy rozciągała się pustynia. Rozciągała się pustynia, którą bardzo trudno jest przebyć. I w zasadzie szlak handlowy z Babilonu do Kanaanu wiódł faktycznie przez Haran, który był na północy. Tam szło się wzdłuż rzeki. Była to dużo wygodniejsza droga. Natomiast kolejne pytanie brzmi, dlaczego Abraham zatrzymał się w tym Haranie, który jest mniej więcej w połowie drogi? Kolejny rys historyczny. Haran był miejscem kultu konkurencyjnym do Babilonu. Jak w Babilonie czczono Boga Słońca, tak Haran był miejscem kultu Boga Księżyca. A o tym, jak zły był to kult i jak złe były praktyki z nim związane, może świadczyć choćby imię Boga Księżyca, które brzmi Sin. To słowo do dzisiaj w języku angielskim oznacza grzech. Tak więc Abraham, chcąc zrobić dobrze, ale zatrzymując się w połowie, skończył w miejscu, które jego sytuacja w tym momencie była jeszcze gorsza niż na początku. I to samo właśnie grozi nam w procesie naszego życia z Bogiem. Tak, jeśli w momencie, w którym się zatrzymamy i przestaniemy się rozwijać duchowo, nasze położenie będzie gorsze niż na samym początku, kiedy zaczynaliśmy naszą drogę z Bogiem. Chwała Abrahamowi za to, że kiedy dostał kolejne wezwanie, pierwszy wiersz 12 rozdziału, on faktycznie do tego Kanaanu dotarł. Ale nie jest powiedziane, że nam zdarzy się to samo. Bracia i siostry, jeśli zatrzymamy się w rozwoju, jeśli w pewnym momencie uznamy, że zrobiliśmy już wystarczająco dużo, że jesteśmy już wystarczająco dobrzy, że jesteśmy już wystarczająco blisko Boga, to jest moment, w którym całe nasze życie chrześcijańskie może się zawalić. To jest moment, który może pogrzebać wszystko, co zrobiliśmy do tej pory. Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza w wierszu 13 powiedział takie słowa. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie ten, który tak jak Joasz wytrwa do śmierci swojego duchowego lidera. Nie ten, który jak Asa będzie wierny do pewnego momentu, do pierwszej nagany. Nie ten, który jak Abraham będzie wierny aż do dotarcia do Haranu. Ten, który wytrwa do końca. W książce Wychowanie w rozdziale 7 czytamy takie słowa. Najbardziej brak na świecie ludzi uczciwych, nieprzekupnych, niezakłamanych i czystych, w najgłębszych zakamarkach serca i duszy. Ludzie tacy nie obawiają się nazwać grzechu po imieniu, a ich sumienie jest wierne obowiązkowi, jak igła magnetyczna biegunowi północnemu. Ludzie ci staną po stronie sprawiedliwości, choćby niebiosa przeminęły. Bracia i siostry, wierzę, że naszym celem, który chcemy osiągnąć, jest dotarcie do nieba, w którym wreszcie spotkamy się z naszym Panem. Nie zatrzymujmy się po drodze. Dążmy wiernie aż do samego końca. Amen. Amen.